Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Czy pamiętacie kultową scenę, w której inżynier, połykając tajemniczą substancję, zaczął rozpadać się na poziomie DNA, tworząc nowe życie na planecie? Otóż oficjalnie w kinowej wersji mogliśmy zobaczyć samotnego twórcę obcych, który w akompaniamencie klimatycznej sekwencji muzycznej dokonuje poświęcenia. W rozszerzonej wersji pojawiła się jednak alternatywna scena, w której za owym śmiałkiem podążała spora grupa starszych inżynierów, której to właśnie przedstawiciel wręczył tajemniczy artefakt młodemu ochotnikowi. Była ona niema i widz musiał raczej domyśleć się, do czego tam doszło. Jednak pierwotnie scena ta zaczynała się ciekawym dialogiem pomiędzy inżynierami. Możemy się o tym dowiedzieć ze skryptu Prometeusza, który pochodzi z 2011 roku. Posłuchajcie, o czym rozmawiali. W momencie, gdy pochód inżynierów przystaje, do młodego inżyniera podchodzi mający setki tysięcy lat przedstawiciel Rady Starszych. Oboje obracają się do siebie, po czym starszy z nich wyciąga wspomniany tajemniczy artefakt i rzecze. Weź to, to krew naszego pana. Niestety nasza rasa wymiera, gdyż odebrano nam możliwość rozwoju. Jednak zawsze będziemy kontynuować nasze próby stworzenia idealnego raju, podobnego do naszego. Ty, wybrańcze, stworzysz go na swój własny obraz. Następnie skrypt opisuje kilka ciekawych tematów, związanych z samymi kreaturami obcych. Wspomniana krew naszego pana jest bowiem krwią pierwszego diakona, boskiej istoty przedstawionej na freskach świątyni na LV223. Zaś wszelkie starania dotyczące kreacji nowych światów miały jednak skutkować stworzeniem kolejnego diakona, który wedle inżynierów miał im przywrócić możliwość rozmnażania, a także wznieść ich na zupełnie inny wymiar, istot astralnych. Skrypt opisujący tą scenę wspomina nawet, że w swoich złotych czasach inżynierowie uważali, że wejdą w etap ewolucji transcendencji i porzucą swoje doczesne ciała, po czym odlecą do dziesięciowymiarowego wszechświata jako stworzenia czystej energii. Samo stworzenie ludzkości nie zakończyło kontaktów inżynierów z ludźmi, bowiem na początkowych etapach to właśnie oni uczyli ludzi i pomogli im stworzyć podwaliny cywilizacji. Wielu proroków dawnych religii było wysłannikami inżynierów i mieli za zadanie nakierunkować ludzkość na odpowiedni poziom świadomości. Wierzyli oni bowiem, że ludzkość będzie gotowa do otrzymania daru wiedzy inżynierów. Miało to drastycznie przyspieszyć rozwój cywilizacji na Ziemi i dać ludziom możliwość eksploracji gwiazd. Ostatecznie jednak twórcy obcych uznali nas za wadliwy gatunek z powodu okropnej cechy. Ludzkość w oczach inżynierów stała się zbyt brutalna, czego dowodem były liczne wojny prowadzone na Ziemi. Sam Ridley Scott w wywiadach potwierdził, że był to powód, dlaczego chcieli nas zniszczyć. Następnie skrypt powraca do sceny związanej z poświęceniem młodego inżyniera. Przedstawiciel starszyzny, patrząc się nadal na wybrańca, rzekł: niech twoje ciało stanie się ziemią, krew wodą i niech twa dusza stanie się ich drogą powrotem do nas. Następnie oboje wymienili się ostatnimi spojrzeniami, a przedstawiciel starszyzny zaczął się wycofywać. Skrypt tej tajemniczej sceny wyraźnie wskazuje, że była to ceremonia religijna, czego nie moglibyśmy domyśleć, oglądając okrojoną kinową wersję. Gdyby z Prometeusza nie wycięto w sumie 33 scen, film byłby zupełnie inaczej odebrany. Jeśli chcecie odkrywać ze mną więcej tajemnic tego świata, dajcie mi znać w komentarzu. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem, cześć!